Opolscy kibice z niecierpliwością wyczekują powrotu na murawy piłkarzy Odry Opole. Odliczają także dni, kiedy znów będą mogli zameldować się tutaj na trybunach. Zgodnie z aktualnymi na tej chwili informacjami, publiczność na stadion będzie mogła powrócić 19 czerwca, czyli na mecz Odry z Chrobrym Głogów. Liczba widzów nie będzie mogła jednak przekroczyć 25% pojemności stadionu, czyli około 1000 widzów. Fortuna Pierwsza Liga wznowiła rozgrywki. Za nami pierwsze mecze i pierwsze rozstrzygnięcia 23 kolejki, którą niebiesko-czerwoni rozegrają jutro na wyjeździe z Radomiakiem Radą. Pierwszy mecz w Opolu drużyna Dietmara Bremera rozegra w najbliższą niedzielę z GKS-em Jastrzębie. Do rozegrania w sumie przed nami 12 kolejek w ciągu 2 miesięcy. Cel jest jasny i konkretny, czyli utrzymanie na zapleczu Ekstraklasy. Wszystko zatem w nogach naszych piłkarzy. Odra Opole od pół roku funkcjonuje jako spółka akcyjna. Co w tym czasie zadziało się w klubie oraz jakie są plany na najbliższe miesiące, tego wszystkiego dowiemy się podczas dzisiejszej konferencji prasowej, którą zaplanowano w klubie na godzinę 10. Relacja jest z niej na naszej stronie internetowej oraz na portalu sportoweopole.pl.